No, czekamy na start. Najgorzej to się zebrać, bo to wiadomo, że... no to trochę to trwa. Co my tu mamy? Jumbo Izrael. Education First. Astana. Hi guys. Cześć, czołem, ja rowerowy. Słuchajcie, święto nam się szykuje w Krakowie Kolarskie. Jutro mamy piątek, ostatni dzień Tour de Pologne. Etap zdaje się siódmy. Ponad 170 km ze Skawiny. Pętelka po okolicy do Krakowa. Meta w centrum Krakowa na Błoniach tradycyjnie. No i jak mówię, święto nam się szykuje. Rower musi być jutro czysty. Buty wypastowane, koszulka i lecimy kibicować. Chociaż powiem szczerze, że troszeczkę mnie martwi, no bo to są moje trasy. Będą po nich jeździć wokół chałupy, będą mi się kręcić, a ja tu mam swoje czasy wypracowane przez lata i nie było łatwo na strawie, na tych segmentach. Miejsca mam, jakie mam, ale mam. No i obawiam się, że jak oni jutro mi się przejadą, tych stu kilkudziesięciu chłopa w formie, jeszcze w peletonie, siła jest, no to ja mogę mieć tutaj problemy. Spadek widzę. No ale jak to mówią, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jedziemy kibicować, kciuki trzymać. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem jechać na czasówkę na Podhale, bo fajna rzecz, żeby sobie popatrzeć na kolarzy, ale niestety nie miałem czasu, ale najważniejszy powód, że rower był w naprawie. Roboty na 10 minut. Ale niestety w dzisiejszych czasach rower trzeba zostawiać na 2 dni, no bo jest taka koncepcja właśnie w tych serwisach coraz częściej, żeby rower stał i czekał, zamiast przejść konkretnie do roboty. Niech to się dzieje szybko, a nie koncepcje. Po co nam koncepcje? Co jeszcze chciałem dodać? A, że pogoda jutro będzie fajna, słoneczna, no i kolarze się niestety będą męczyć. No ale nam będzie się w miarę przyjemnie stać przy drodze. Także widzimy się jutro, czyli... za sekundę, bo na kanale Ja Rower wszystko dzieje się szybko, sprawnie, bez koncepcji. Najgorsze na świecie czasami są koncepcje. Bez koncepcji często świat jest lepszy. Redaktor Ja Rowerowy na posterunku. Wilbarta. Co tam jeszcze? Holman. I Ja Rowerowy. Następne rowery S-Worksy.
jeszcze dojeżdżają. Dzieje się zamieszanie jak w mrowisku. Ale wszyscy zwarci, gotowi, chętni do jazdy. Najważniejsze. Włoską pogodę mamy dzisiaj w Val Sirtosca. A już teraz trwa podpisywanie listy Quentin Pascher. Start honorowy o godzinie 14.25, 10 minut później niż było to pierwotnie planowane. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla pana Simona Niboli i dla pani Barbara Josek, dla całej załogi firmy Val Sirtosca. Bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu i zaangażowaniu możemy startować. 2 minuty do startu. 2 minutes to start. No rush. Ethan Heiter, Patryk Stosz. Jeszcze Armando Mar powinien pojawić się z przodu. 1 minuta do startu. 1 minute to start. 1 minuta do startu, no a potem odliczymy od 10 do 1 i wypuścimy peleton z siedziby Val Sirtosca w Skabinie na trasę 7 etapu tegorocznego Tour de Pologne. Czesław Blank już w samochodzie dyrektora wyścigu. Charakterystyczna chorągiewka Czesława Langa. Szachownica biało-czerwona Tour de Pologne i za chwilę start ostatniego etapu tegorocznego Tour de Val Sirtosca. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden! Carapaz dołącza. Balon się kładzie, ja cię kręcę. Trzymać. Tak, tylu kolarzy i ani jednej pompki. Dojeżdżam do miejsca, gdzie będę kibicował kolarzom. Zamierzam stanąć na podjeździe. Nie wiem, czy tam mnie puszczą. Puszczą chyba. Ten segment tu się nazywa gipka sztajfa z psem u nogi. Jeden z moich ulubionych podjazdów. Mam go blisko siebie, to często jeżdżę. Kuźwa, gorąco dzisiaj. Masakra. Robię wszystko, co mogę. Goniące. Lecą za mną. Dziękuję. Daję.
na gorąco. I chyba sobie stanę tutaj w cieniu. Ja pierdzielę, upał dzisiaj straszny, no naprawdę. Współczuję gościom. 30 kilka stopni, jak nic. Ile tam jest? A nie chcę mi się nawet przerzucać. Ale po prostu koszmarnie gorąco. Już nadjeżdżają pierwsze samochody. Z rowerami zapasowymi. Ale kolarzy jeszcze nie widać. Jeszcze musimy poczekać. Panie strażak, odsunąć auto! Ten podjazd tutaj to jest chyba premia czwartej kategorii na Strawie. 2 kilometry, chyba 600 metrów mniej więcej. Średnio 4. Początek najtrudniejszy, do 12%. 600-700 metrów. Jadą, już widzę sylwetki pierwszych kolarzy. Ucieczka. Mamy do czynienia z ucieczką. Raz, dwa, trzech lub czterech zawodników. Ciężko. Tu jest ciężko, tu nie jest łatwo. Wbrew pozorom. Widzę to zmęczenie na twarzy. Często sam takie tutaj miewam. Pojechali. Ślady węglowe to ludzie. To jest przyszłość. Zauważyłem, to takie moje spostrzeżenie na dzisiaj, że mamy bardzo dużo mundurowych policjantów brodatych. W przeciwieństwie do kolarzy. Następna grupa jedzie. No to już peleton, widzę. Machamy. Jedzie dyrektor. Dyrektor i kolarze. O. No już tak raczej posegregowani teamami. No to chyba już wszyscy. Czyli mieliśmy tak, ucieczkę czteroosobową i reszta, no to peleton. No i tu już samochody wszystkie jadą. No rowery fajne, zielone, czarne lubię, czerwone, treki widzę jadą. Co tutaj jeszcze jedzie? Cervelo, Argon 18. To mi uciekło. Pinarello, Scott, S-Works, dwa koła. Co tutaj dalej? Mamy Colnago. No i już pojechali. Teraz już inne służby. Tu jeszcze Giant. Oni nie jadą prosto, jakby najbliższą drogą do mety. Na krakowskich Błoniach, tylko takie kółko jeszcze robią, będą jechać koło ciastek bardzo dobrych w Czernichowie, tam gdzie ja zawsze jeżdżę. Czyli mają jeszcze przed sobą jakieś 50-60 km, ale to już będzie raczej płaskie. Płaska jazda, więc już się bardzo nie zmęczą. Chociaż ta pogoda, jak mówię, daje
kość dzisiaj. Naprawdę musiała ich wymęczyć. Chodź, czarny szerszeniu. Siadamy i jedziemy. Ale chyba jednak pojadę w dół, bo będę prędzej przed telewizorem, żeby im dalej kibicować już do końca, do mety. Tak, jadę w dół. No, no to tyle. Z trasy się żegnamy.